Chodź. 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 Super. Jajeczko. Pupa. Pupa. Jajeczko. A ile jajek chcesz? Trzy jaja? A może dwa jaja? Trzy. Tata przyniesie jaja i zrobimy sobie śniadanko. Wiesz? Zrobimy sobie śniadanko. Zobaczmy, jak jest jaj. Wszystko gra. Jaja mam. Teraz tata weźmie patelnię. Mamy! Mamy, tak? Dobrze. Jajo będziemy robić, tak. Damy trochę masełeczka. Jajo. Damy trochę masła, żeby to się miało na czym smażyć, wiesz? Tak, tyle wystarczy. Ciach. Ciach. I teraz weźmiemy dwa jaja. Trzy jaja. Ale ty nie zjesz trzech jaj. Dwa zjesz, co? Dobra, dwa mogą być. Super. Dwa jaja. Tak. Damy. Te dwa jaja. Plus jaja. Nie. Dobrze. No zaraz będę robił. Musisz się to roztopić. Popatrz, jeszcze się nie roztopiło masło. Mam już robić, tak? Tak jesteś płynny, że już. Dobrze, to chodź tu bliżej, żebyś mi tam nie spadł. Zrobimy sobie jajo. Rozprowadzimy wszędzie masełko. Wiesz? Żeby wszędzie było. I wbijamy jaja, co? Już? Gotowy? Dobra. Jedno jajo. I drugie jajo. Ciach. Ma. Już są tutaj. Teraz troszeczkę ci to rozłożymy, żebyś miał wszędzie żółtko, bo ty lubisz. Jeszcze ci troszeczkę przyprawimy, tak? Troszeczkę. Cik, 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 cik. Mini. Mini chcę przyprawić, ale nie tak dużo. Troszeczkę. Ci dam do roczki, masz. Tu masz. No i teraz posyp tutaj. No, jest. Świetnie. Jeszcze ci zostało? Już ci to zabieram. Zjadłeś? Super. Obrócimy jajo, żeby się z drugiej strony też zrobiło. Pach. Dobrze jest. Jedno jajo. I drugie jajo, tak? No. Tu już nie ma. Jajo. Tu jest jajo. Jajo. Pokroimy. Ciach. 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 Jajo mamy pokrojone, teraz będziemy przekładać, co? Przekładamy tutaj? No to przekładaj. O, tak, mamy. Okej. Okay. Super. Jeszcze. O. I co się mówi? Oko się ciepło. No, o super, patrz jak dużo nabrałeś. O tak, robię jeszcze. Dobra. No, dobrze. Masz jak masz dużo jaja. Mamy to? No. Dziękuję. I teraz widelczyk, co? Światło włączyłeś, no? Mimi włączył światło. Tu. Tak, tutaj. To co, idziesz do mnie? Ale nie po desce. Wezmę deskę i teraz. O, zgasisz światełko? Nie. Będzie się świecić. A po co się ma świecić, jak jest jasno, jest dzień? Zgasisz? Spróbuj zgasić. Spróbuj. Nie. To tata zgasi, dobra? Mogę ja zgasić? Am. I pójdziemy am, dobra? Pach. Ma. Nie ma światła. Mimi.
Tam mi w łodzie z powrotem. I co? Jest światło? Mamy światło. Brawo! Nie ma. Trzeba oszczędzać prąd po drogi. Hej, witam was na kanale Enjoyment Family. Jest godzina 8:20. Mikołaj właśnie je śniadanie, a ja się będę zabierał za zrobienie szarlotki, bo mamy otworzone jabłka, które chciałbym wykorzystać. Tak więc on sobie będzie jadł, a ja w międzyczasie to zrobię. No i tyle. Lecimy. Cause you're here for a moment, you give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment, you give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment, you give all you got, give all you got for love. Będziemy robić szarlotkę. Tak, będziesz przesypywał tutaj do tego, tak siu. Dobra? Tata tutaj nasypie mąki, a ty będziesz przesypywał. I zrobimy razem pyszną szarlotkę, wiesz? Okej, okay, możesz przesypać tutaj. O, wszystko, no, jeszcze zostało. O, jeszcze troszkę, no. Jest! Wszystko? To jeszcze potrzebujemy. O, możesz przesypać. Trzymasz sobie. Jest. Ale zrobimy ciasto dla mamy. Ciekawe, czy jej będzie smakować. O nie! Troszkę się wysypało, ale to nic. Dobra. Mamy. Teraz damy cukier puder, wiesz? Jajo. Mamy też jajo. Jajo też tutaj. O! No to nie mamy jaja. Musimy się umyć trochę. Chodź. Mały wypadek przy pracy. Mama nas uratowała. Przebrała Mikołaja i działamy dalej, co nie? Super. To teraz to przesypiemy, ale poczekaj, jeszcze tata tutaj musi dosypać. Dobrze, proszę, możesz przesypać. Tak, wszystko. Nie ma? Świetnie. To teraz, to już zamkniemy. Zamkniesz tutaj. Jest. Dobrze. Jajo. Jajo. Teraz tata weźmie jajo, tak? Bo jajo trzeba tak bardzo delikatnie trzymać, wiesz? Bardzo delikatnie. Wbijamy jajo. Ups. Dla ciebie skorupka wpadła. No i teraz weźmiemy masło. Otworzysz masło. Trochę nóżki weź. O, dobra. Masło jest śliskie. Tata pokroi masło. Świetnie zrobiłeś. Ciach, 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 ciach. Całe możesz. Tak. Puch, wysypać, no. Wysyp tutaj. O, tak. Super! Ma! Całe masełko nam wpadło. Jej! I gotowe. Teraz weźmiemy W, tak. A papa! Otwieramy, wkładamy i zamkniesz, co? No to zamknij. No, mocno od góry nacisz. Tutaj, mocno. Jest! Świetnie. A papa! Teraz ja się witam. Chyba nie myśleliście, że ten vlog będzie tylko z facetami. Ja przychodzę do was z pufą, ponieważ ostatnio na Instagramie wam pokazywałam, że kupiłam taki puf z Action. Zwał, jak zwał. Przepraszam, jaram się strasznie. Pufa kosztowała 86 zł, bo bardzo wiele o to pytań. Jest mega duża, właśnie będziemy ją składać, zobaczymy jak wygląda. Ja mam taką pufę tylko okrągłą, kupioną w Sinsay, też wam tutaj podlinkuję, no do Action nie jestem w stanie dać wam linka, natomiast jest aktualnie już od długiego czasu w ofercie, bo ja pierwszy raz je widziałam zimą,
ale nie wzięłam, bo po prostu nie miałam jak i ostatnio trafiłam znowu, więc jakby pojawiają się na bieżąco. Dobra, składamy, bo jestem strasznie ciekawa, jak będzie wyglądać. Już nie mogę się doczekać efektu finalnego. Ona ma dużo miejsca do przechowywania w środku, więc jeżeli na przykład macie ją w sypialni i chcecie schować koce czy coś, to jak najbardziej będzie do tego stworzona. Strasznie podoba ten baranek. Ja w ogóle mam jedną pufę, teraz drugą pufę i najchętniej bym jeszcze wzięła i zamówiła fotel i on by stanął tutaj zamiast tego krzesła. Cały czas się z tym noszę, bo widziałam w Jisku te fotele. Może nadejdzie taki czas, że pod wpływem emocji go po prostu zamówię do domu. Mega fajne, teraz muszę tylko znaleźć miejsce, żeby to jakoś ugrać. No. Tak wiele rzeczy chciałabym kupić, a tak mały dom mam. No i trzeba kupić nowy dom, no po prostu. Kochanie, ja bym chciała więcej pów i tych spraw, więc jakby rozbudowywujemy teraz. Ja zamówiłam jeszcze kilka rzeczy w Action i tutaj zapraszam Was na mój profil na Instagramie, ponieważ tam pojawi się rolka z rozpakowywaniem tego wszystkiego. Jest tam dużo fajnych letnich rzeczy, tutaj pojawia się troszkę tej rolki, więc mam nadzieję, że z chęcią przejdziecie i zaobserwujecie. Tam też znajdziecie super fajne treści, więc taka autoreklama. No ale zależy mi, żebyście też tam byli. I jak tą pufę zaaranżujemy, również pojawi się na Instagramie tylko jutro, więc tutaj na razie Wam nie zdradzę, jaki mam na nią pomysł. Dzisiaj jest dzień dziecka, kupiłam sobie pufę. To skoro pufa już zmontowana, Wy wiecie, gdzie możecie zobaczyć więcej materiałów, wpadajcie na Instagrama. Pufa zmontowana, wpadajcie na Instagrama. To plany, jakie mamy jeszcze na dzisiaj, to po pierwsze w końcu możemy zdjąć już rzeczy letnie z góry i wynieść zimowe kurtki. Prawdopodobnie już nie będzie przymrozków. Chyba. Chociaż nic nie wiadomo. Na ten moment ja muszę ulotnić się z sypialni, bo jest tu chyba z 50 stopni. Po prostu woda leci mi z twarzy. Jestem tak spocona. I zejdziemy sobie na dół, pokażę Wam hit. Udało nam się dorwać po demontażu barierki schodowe. Pokażę Wam zaraz, jak one wyglądają i... Plan jest taki, że z tych barierek, które dostaliśmy za darmożkę, będziemy robić barierki do naszego domu. Także bardzo się cieszę, bo teraz są te barierki takie z palet po prostu i nie wyglądają zbyt dobrze, trzymają się spoko i tak dalej, natomiast no chcemy czegoś ładnego i w końcu nadarzyła się okazja, aby to zrobić, także no nie ma lepszej motywacji niż zrobienie czegoś z niczego. Prawdopodobnie na OLX-ie znajdziecie takie ogłoszenia, gdzie te barierki ktoś chce oddać za darmo, bo na przykład wymienia barierki schodowe, więc będziecie mogli się zainspirować, mam nadzieję, nami i mam nadzieję, że nasz pomysł Wam się mega spodoba, a teraz zejdziemy sobie piętro niżej i pokażę Wam, jak na ten moment te barierki wyglądają i powiem szczerze, że totalnie aktualnie nie pasują do naszego domu, ani kolorystycznie, ani generalnie, wiecie, wizualnie, wyglądowo, stylowo, bo to jest taki bardzo cozy styl, a my mamy bardziej boho i tak dalej, więc zobaczymy, co uda nam się z tego zrobić. Jestem zajarana niesamowicie, także mam nadzieję, że wyczarujemy z tego coś niesamowicie magicznego. Idziemy na dół. Słuchajcie, chłopaki pościągali rolety, bo jest tak ciepło. Tutaj mamy noc na parterze, ale jest tutaj no 20 stopni mniej niż na poddaszu. Chłopaki się bawią. Hello. Hello. Gdzie jest Mikuś? Tu jest Mikuś. Dzień dobry. A my idziemy zobaczyć barierki, bo skoro powiedziałam A, to powiem B, a teraz będzie jeszcze większa motywacja, żeby się tym w końcu zająć. Barierki aktualnie stoją po prostu w siłowni i wygląda to w ten sposób. Tak jak mówiłam, no to jest totalnie nie kolor, który dominuje u nas w domu, który gdzieś tam wykorzystujemy, bo to jest mahoń. Jak widzicie, były dopasowane do schodów właściciela i tam wyglądały przepięknie, bo niesamowicie pasowały. Natomiast my będziemy troszkę... albo nawet bardzo bym powiedziała je zmieniać. Przypasowaliśmy je do naszych schodów i totalnie do nich nie pasują ze względu na inny spad, kąt nachylenia i tak dalej. Także tutaj musimy bardzo dużo pozmieniać, właściwie całe je rozłożyć, żeby to wszystko miało ręce i nogi i abyśmy mogli dopasować je po prostu do naszych warunków, które mamy w domu. W pewnym momencie się poddaliśmy, bo stwierdziliśmy, że kurde, no nie pasują, więc nic z tego.
I tak sobie leżały tutaj chyba z tydzień, może dwa, może trzy. I w końcu wpadłam na pomysł, że przecież można zrobić z nich totalnie coś innego niż to, co teraz widzimy. Co z tego będzie? No to zobaczycie już w najbliższych odcinkach, dlatego warto zasubskrybować, warto z nami być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że narobiłam Wam apetyt na kolejne treści. Do zobaczyska. Bye! A dzisiaj przecież mamy Dzień Dziecka, dlatego chcielibyśmy Wam od razu jeszcze złożyć życzenia, bo każdy z nas jest trochę dzieckiem, my trochę bardziej. Jedni bardziej, drudzy mniej, ale każdy jest czyimś. Dokładnie tak. Także i dla tych dużych, i dla tych całkiem małych składamy najlepsze życzenia. Bawcie się dzisiaj dobrze. My mamy właśnie taki plan. Także bye! Teraz już na poważnie. No nie? Bye!